Maksim Rodinson, Mahomet. Fragment. Nie upłynął rok od jego przybycia do Medyny, a Mahomet powierzył białą chorągiew swemu stryjowi Hamzie, którym oddał dowództwo nad 7 emigrantami i polecił przechwytywać karawany Kurajszytów. Czym się kierował? Możliwe, że Mahomet i jego doradcy przewidzieli już po części rozwój sytuacji, którą sami tworzyli. Trzeba jednak uwzględnić, że ich postawa odpowiadała naturalnym wymogom położenia, w jakim się znaleźli. Członkowie wspólnoty dysponowali skromnymi środkami przetrwania. Doprowadzani byli, jak widzieliśmy, do ostateczności. Praca robotnika nie miała w sobie nic pociągającego. Wielkie zdolności handlowe takiego Abd ar-Rahmana i Alfa były wyjątkowe. Żaden z Mekańczyków nie miał za co kupić skrawka oazy, które wszystkie ziemie uprawne były już rozdzielone. Większość więc mekańskich zwolenników nie posiadała żadnego z tego źródła dochodu. Sam zapowiadający, Mahomet, miał zapewnioną zaledwie skromną egzystencję i to dzięki miłosierdziu społeczności, a sama wspólnota, co było bez wątpienia jeszcze groźniejsze, nie dysponowała żadnymi zasobami. W tej sytuacji trzeba było znaleźć jakiś środek zaradczy, wobec czego rabunek, trudno inaczej nazwać tego rodzaju działalność, stał się, z braku innego, normalnym sposobem przetrwania w społeczeństwie arabskim. Notują to zgodnie obcy pisarze, potwierdza obficie sama przedmuzułmańska literatura arabska. Ofiarami ataków kierowanych przez Mahometa padali przede wszystkim jego kurajszyccy współplemieńcy. Po cóż szukać zwad z innymi grupami, skoro bogate karawany kurajszyckie stanowiły wyborny łup? Trudno było o lepszą zdobycz, a wygnańcy, napadając na nie, dawali w ten sposób upust zrozumiałej urazie wobec tych, co zmusili ich do opuszczenia rodzinnego miasta, miasta pysznego, które kpiło sobie z przestróg Boga. Medyna była ośrodkiem wyjątkowo korzystnie położonym, jeśli chodzi o tego typu wyprawy, ponieważ karawany mekkańskie krążące między Syrią i Mekką musiały przejeżdżać w odległości co najwyżej 100 km od oazy. Wojna prywatna była obyczajem przyjętym bez zastrzeżeń. W tym społeczeństwie, które nie znało pojęcia państwa, każdy przywódca grupy miał prawo rzucić swoich ludzi przeciwko obiektowi, który im wyznaczył. Musiał jedynie ponieść później konsekwencje, które powinien był mądrze wcześniej rozważyć. Nic więc nie stało na przeszkodzie, może tylko wzgląd na stosowność, by Mahomet oddał się działaniom wojennym. Jego zwolennicy poszli oczywiście w jego ślady, mimo że dysponował jedynie środkami moralnymi, by przynaglić ostrożnych i bojaźliwych. W miarę jak rabunek przynosił coraz więcej korzyści, dołączali do nich ochotnicy. Ci spośród Medyńczyków, których umowa z Mahometem w żaden sposób nie zobowiązywała do współdziałania z jego towarzyszami. Pierwsze napady nie miały większego znaczenia. W zasadzie były bezowocne, rzecz typowa dla arabskich zbójeckich wypraw. Zwady unikano, kiedy okazywało się, że zaatakowany ma się na baczności i dysponuje dużą liczbą ludzi. W miarę możliwości unikano przelewu krwi z obawy, by nie zostać wciągniętym, bo to zupełnie się nie opłacało, w straszliwy krąg wendety. W Radżabie roku 2 Hidżry, styczeń 624, mniej więcej 15 miesięcy po przybyciu do Medyny, w pamiętnych okolicznościach krew po raz pierwszy została przelana. Z pewnością, by lepiej zachować tajemnicę i zapewnić w ten sposób efekt zaskoczenia, Mahomet wysłał Abd Allaha ibn Dżasza na czele oddziału liczącego od 7 do 12 ludzi z rozporządzeniami w zapieczętowanym liście, który mógł otworzyć dopiero po 2 dniach drogi. Chodziło o przygotowanie zasadzki w Nahli na drodze z At-Tajfu do Mekki, a więc na południe od tej ostatniej i zaatakowanie stamtąd karawany mekkańskiej. Ta oczywiście nie spodziewała się ataku tak daleko od Medyny i to w przeciwnym kierunku.
Rzeczywiście, Abd Allahowi ibn Dżaszowi i jego ludziom udało się zawładnąć karawaną i dwoma spośród czterech Mekańczykami, którzy ją eskortowali. Trzeci został zabity, czwarty zbiegł. Triumfalnie sprowadzono do Medyny łup oraz jeńców. Jednakże wówczas zapanowało wielkie wzburzenie, że zabójstwa dokonano w Radżabie, jednym ze świętych miesięcy, podczas których według przyjętych przez Arabów zasad pogaństwa zabroniony był przelew krwi. Czy Mahomet rozmyślnie chciał złamać ten pogański zakaz, czy liczył na to, że wszystko odbędzie się bez rozlewu krwi, czy też jego dowódca nie posłuchał poleceń i wziął na siebie decyzję o ataku, mimo że trwał jeszcze Radżab, prawdopodobnie było to pod koniec miesiąca. Nie wiadomo. W każdym razie liczył się z opinią publiczną, której reakcja była prawdopodobnie dla niego nieoczekiwana i nie tknął łupu aż do chwili, kiedy stosowne objawienie Boże oznajmiło mu, że walka w tym miesiącu podczas świętych miesięcy jest sprawą poważną. Koran 2:217. Ale jeszcze poważniejszą są grzechy popełnione przez Mekańczyków. Przyjął więc 1/5 łupu, później stało się to regułą. Reszta została podzielona między towarzyszy. Obu więźniów wypuszczono w zamian za okup w wysokości 1600 dirhamów na głowę, który zapłaciły ich rodziny, jednak dopiero po powrocie dwóch członków oddziału, którzy zaginęli, a można było podejrzewać, że zabili ich Mekańczycy. Jeden z jeńców przyłączył się do zwolenników Mahometa i pozostał w Medynie. Historia ta, w najwyższym stopniu korzystna dla finansów muzułmanów, rozgniewała za to rzecz zrozumiała Kurajszytów. Mekańczycy, ludzie o szerokich horyzontach politycznych, zrozumieli, że Mahomet stanowi stałą groźbę dla handlu ich miasta i że możliwie jak najszybciej trzeba się go pozbyć. Takie było zwłaszcza rozumowanie Abu Dżahla, wpływowego wodza rodu Mahsum, o którego zajadłej niechęci do Mahometa już mówiliśmy. Dwa miesiące po wypadzie pod Nachlę, w Ramadanie roku drugiego, marzec 624, wracała z Gazy do Mekki bardzo ważna karawana dowodzona przez Abu Sufiana ibn Haraba z kurajszyckiego rodu Abd al-Shams. Każdy kurajszyta miał udział w ładunku, który wiozła ta karawana. Eskortowało ją około 70 kupców, według innych źródeł zaledwie 30, z wszystkich kurajszyckich rodów. Kiedy posłaniec Boga dowiedział się o tym, mówi najstarszy dotyczący tej sprawy dokument, list wysłany przez tradycjonalistę Urwę ibn al-Zubayra do kalifa Abd al-Malika w 60 lat po wydarzeniu, zwołał swych towarzyszy i powiadomił ich, jak wielkie bogactwa eskortowano i jak mało było eskortujących. Podobno były to towary wartości 50 tysięcy dinarów. Zaatakowanie karawany mogło się okazać udanym przedsięwzięciem i tym razem chętnych było wielu. W sumie stawiło się około 300 mężczyzn, w tym ponad 80 mekańskich emigrantów. Pozostali byli to Medyńczycy chcący uczestniczyć w zdobyciu łupu. Wyjechali, pisze bez ogródek stary Urwa, nie mając zamiaru atakować kogokolwiek poza Abu Sufianem i jego jeźdźcami, nie myśląc o niczym innym, tylko o zdobyciu łupu na Kurajszytach i nie sądzili, że ich utarczka przerodzi się w poważną bitwę. A oto, co miał właśnie w związku z tą sprawą objawić Bóg, takimi oto słowami. Cytat. Pragnęliście, aby to był ten oddział, który nie był uzbrojony. Koran 8:7. Zaczaili się blisko studni pod Badrem, tam gdzie droga z Syrii, oddalając się od wybrzeża, kieruje się nieco w głąb kraju, by dotrzeć do Mekki i skąd również odchodzi droga do Medyny. Abu Sufian, czy to drogą dedukcji, jak zobaczymy, był to człowiek bardzo inteligentny, czy dzięki doniesieniu szpiega przewidział niebezpieczeństwo. Wysłał do Mekki umyślnego z prośbą o pomoc sformułowaną bardzo zdecydowanie. Brońcie waszych towarów. Wezwanie zostało wysłuchane. W Mekce sformowano oddział liczący podobno 950 ludzi. Powołano niemal wszystkich, którzy zdolni byli do walki. Nie ulegało wątpliwości, że chciano wywrzeć wrażenie na odszczepieńcach, którzy schronili się w Medynie i zlikwidować wreszcie tę stałą groźbę dla żywotnych interesów wszystkich mieszkańców Mekki. Jednak Abu Sufian nie liczył nadmiernie na Mekańczyków. Sądził, że bezpiecznie będzie, kiedy dotrze już pobliże Medyny, nie podążać zwyczajowym szlakiem karawan. Ryzykując brak wody, nie zboczył w kierunku zbiornika słodkiej wody w Badrze,
znajdującego się na tej drodze, lecz posuwał się naprzód, trzymając się jak najbliżej wybrzeża Morza Czerwonego. Pewne opowiadanie relacjonuje, że sam udał się na rekonesans aż pod Badr i dowiedział się, że dwóch ludzi przybyło w okolice nabrać wody. Abu Sufjan przyjrzał się uważnie łajnu pozostawionemu przez wielbłądy tych ludzi i dostrzegł pestki daktyli. Na Boga, to przecież karmy z Medyny, krzyknął. Dwaj ludzie byli szpiegami Mahometa. Odjechał galopem. Wiodąc karawanę, trzymał się blisko morskiego wybrzeża. Wkrótce karawana znalazła się poza zasięgiem na terytorium mekkańskim. Wysłano posłańca, aby poinformował o tym idący z pomocą oddział. Wielu jego członków chciało zawrócić. Wyprawa nie miała już sensu, chyba żeby chciano pomścić zabitego w Nachli Amra ibn al-Hadramiego. Rozgorzały dyskusje. Nieprzejednany wróg Mahometa, Abu Dżahl, zawstydził tych, którzy gotowali się do opuszczenia oddziału. Czy chcą, by brano ich za tchórzy? Jest to argument, który zawsze okazuje się skuteczny w popychaniu ludzi do absurdalnych czynów. Większość została. Członkowie obu rodów wyruszyli dalej, a było ich co najmniej kilkuset. Mahomet i jego ludzie nic nie wiedzieli o wyprawie podążającej z pomocą i cierpliwie oczekiwali karawany blisko studni w Badrze. Tędy bowiem powinna jak zwykle przejeżdżać. Schwytanie młodego Mekańczyka, roznosiciela wody, wyjaśniło im sytuację. Mahomet znalazł się przed bardzo silnym przeciwnikiem. Świadom był jednak, że armia kurajszycka nie wiedziała o jego obecności, oddzielona od niego piaszczystą wydmą. Sądził, iż jest mniej liczna niż była w rzeczywistości. Modlił się i Bóg dodał mu odwagi. W porę spadł deszcz i utwardził glebę, co pozwoliło Mahometowi szybciej poruszyć się naprzód. Dotarł do studni przed Kurajszytami. Idąc za radą jednego z towarzyszy, kazał zasypać wszystkie studnie, z wyjątkiem jednej, przed którą umieścił swoich ludzi. Kurajszyci byli zmuszeni walczyć o wodę i to walczyć na terenie wybranym przez zapowiadającego Mahometa. Bitwa toczyła się dość bezładnie. Wydaje się jednak, że armia Mahometa miała dużą przewagę taktyczną. Stanęła zwartym frontem i zasypała nieprzyjaciela gradem strzał, nie idąc w rozsypkę. Były, jak zawsze w Arabii, pojedynki. Wojownicy jednego obozu otwarcie prowokowali tych z drugiego, by się z nimi zmierzyli. Przewaga Medyńczyków zapewniała zwłaszcza jednolite dowództwo. Rody kurajszyckie walczyły niezależnie od siebie, a kłótnie, które poprzedziły bitwę, ukazywały, jak słabe było ich porozumienie. Rankiem, ponieważ zwróceni byli ku wschodowi, słońce świeciło im w oczy, dokuczało pragnienie. Najznakomitsi przywódcy zostali zabici, prawdopodobnie już na początku bitwy, niektórzy w pojedynkach. Zupełnie nie wykorzystali szansy, jaką dawała im przewaga jazdy. Dysponowali 700 wielbłądami i 100 końmi. W przeciwieństwie do nich Mahomet i jego doradcy zapewniali ścisłą jednolitość dowodzenia. Prawdą jest, że Mahomet niemal przez cały czas trwania bitwy pozostawał na tyłach, w szałasie, który dlań sklecono. Modlił się żarliwie, z niepokojem. W pewnym momencie wyszedł z szałasu i rzucił w kierunku nieprzyjaciół garść kamieniami, krzycząc: niech złe oko padnie na te twarze! Temu magicznemu gestowi towarzyszyły słowa otuchy religijnej. Cytat. Na tego, który trzyma w swym ręku duszę Mahometa, powtarzał. Każdego walczącego dzisiaj, jeśli był dostatecznie wytrzymały, jeśli szedł do przodu i nie cofał się i został zabity, Bóg wprowadzi do raju. Koniec cytatu. Umair ibn al-Human jadł właśnie daktyle, które trzymał w ręku. Usłyszał owo wezwanie i krzyknął: niesłychane, niesłychane! Żeby wejść do raju, trzeba tylko dać się im zabić? Rzucił daktyle, chwycił miecz i pogrążył się w zamęcie bitewnym, gdzie też rychło został zabity. Kupcy mekkańscy nie spodziewali się takiej zapalczywości. Sądzili prawdopodobnie, że już sama ich liczba sprawi, iż stronnicy Mahometa uciekną. Wielu sprzeciwiało się zabijaniu ludzi, z którymi łączyły ich więzy pokrewieństwa i rozpoczynaniu od nowa łańcucha wendet. Około południa nie mogli już oprzeć się panice i uciekli. Po ich stronie było od 50 do 70 zabitych. Wśród nich dwaj najważniejsi wodzowie: Abu Dżahl i Utba ibn Rabia.
Około 70 Mekańczyków dostało się w ręce wroga. Mahomet zaś stracił zaledwie 15 ludzi. Wartość łupu była dużo mniejsza niż gdyby schwytano karawanę Abu Sufiana, mimo to znaczna. 150 wielbłądów, 10 koni, sporo pancerzy, broni, rozmaite przedmioty należące do uciekinierów, a nawet towary, które zabrali ze sobą w nadziei, że uda im się pohandlować w drodze. Między tymi, którzy sami zdobywali łup, a tymi, co nie mieli tej możliwości, byli to zwłaszcza ci, którzy pozostali na tyłach, by chronić szała zapowiadającego. Wybuchały kłótnie. Mahomet przywrócił spokój, nakazując wszystkie łupy rzucić na jeden stos i podzielił je równo pomiędzy wszystkich obecnych. Jeńców zgromadzono w jednym miejscu. Umar chciał, by wszystkich zabito. Mahomet zdecydował, że najpierw zażądają okupu i zastrzegł, że zginą ci, za których nikt nie zapłaci. Zezwolił na natychmiastowe wypuszczenie dwóch jeńców. Natomiast gniew wyładował na dwóch mężczyznach, którzy przewodzili skierowane w niego atakom intelektualnym. Czerpiąc informacje ze źródeł żydowskich i irańskich, stawiali mu trudne pytania. Kpili sobie z niego i jego boskiego posłannictwa. Nie mogli oczekiwać przebaczenia. Mahomet kazał ich stracić. Jeden z nich zwrócił się do niego. A kto zajmie się moimi chłopcami, Mahomecie? Ten odparł. Piekło. Powrót był triumfalny. W miejscowości Raucha, 60 km od Medyny, zwolennicy Mahometa zgotowali zwycięzcom owacyjne przyjęcie. Jeden z uczestników wyprawy, Salama ibn Salama, mruczał pod nosem. Za co nas chwalicie? Na Boga, przecież mieliśmy przeciwko sobie stare kobiety, łyse jak wielbłądy, które składa się na ofiarę ze związanymi nogami i podrżnęliśmy im gardła. Posłaniec Boga uśmiechnął się i powiedział: tak, tak, ale to byli wodzowie. Korzyści materialne były znaczne. Okupy zajęców wysokie, od 1000 do 4000 dirhamów, zależnie od stopnia zamożności każdego. Jednak o wiele ważniejsze okazały się korzyści moralne. Prawdę mówiąc, był to pierwszy sukces nowej sekty i to sukces ogromny. Wielkie miasto Al-Hidżazu, kraina, gdzie leżą Mekka i Medyna. Od pokoleń niezwyciężone poniosło dotkliwą porażkę. Nie można już było poddawać wątpliwość znaczenia Mahometa i jego zwolenników. Stanowili teraz potęgę. Pozycja Mahometa umocniła się szczególnie w Medynie. Jeden z tych, którzy nie podążyli za nim pod Badr, pospiesznie przybył usprawiedliwić się. Myślał, że chodzi tylko o zdobycie jakiegoś łupu. Gdyby wiedział, że to poważna sprawa, stawiłby się na pewno. Kunktatorzy, jak to zwykle bywa, przyłączyli się do zwycięzcy. Okoliczne plemiona beduińskie również zaczęły sprzyjać poddanym, muzułmanom.